Witam wszystkich na zajęciach z modelowania wałka w programie SolidEdge ST9. My sobie zrobimy dzisiaj taki wałek. No nie jest to prosty wałek. Tu widzicie te symbole RA, są to chropowatości. Tu mamy wielkości, czyli średnicę naszego wałka. Tu mamy wymiary, fazowania, wycinki. Zaczynamy od wyciągnięcia sześcianu, nie sześcianu, tylko walca. Zaznaczam krawędź i wyciągam na 48. Ja ten film i tutaj 29, nie 9, a 29. Ja ten film podzielę na parę mniejszych filmów, ponieważ on dosyć dużo miejsca będzie zajmował. Znowu wyciągam następny walec, ustawiam przodem. Ten wyciągam na 40. I do przodu na 20. Tak. Kolejny walec wyciągnę na 38 i do przodu na 74. Kolejny walec wyciągnę na 34 i do przodu na 3. Teraz przejdę w obrót i zamknę obrót. I tutaj widzicie, będzie opcja współosiowości lic. Zaznaczę pierwsze lico, zaznaczę współosiowość i zaznaczę ostatnie lico na pewności. Tutaj jedną płaszczyznę. I też przejdę we współosiowość. Dobrze, mamy wszystko ustawione we współosiowości. Przejdę teraz jeszcze raz do przodu i ostatni walec wyciągnę na 36 i długość 14. I na tym zakończymy pierwszy film. I jeszcze raz zrobię współosiowość ostatniego walca. I zamknę obrót. Proszę bardzo, współosiowość się zrobiła. Teraz pierwszy film zakończymy.